Tym razem uprościmy dokładnie to samo wyrażenie, do którego dwa filmy wcześniej zastosowaliśmy schemat Hornera. Tutaj jest on rozpisany, to jest screen z tamtego filmu, ale zrobimy to stosując najzwyczajniejsze dzielenie pisemne wielomianów. No i powinno być widać, dlaczego schemat Hornera daje dokładnie ten sam wynik co dzielenie pisemne. Powinniśmy być w stanie zobaczyć wszystkie zależności pomiędzy jednym i drugim. Sposobem dzielenia. No to po kolei. Dzieląc pisemnie wielomiany, zaczynamy od pytania, ile razy wyraz najwyższego stopnia w tym wielomianie, czyli x mieści się w wyrazie najwyższego stopnia w tym wielomianie, czyli w 3x do trzeciej. X w 3x do trzeciej mieści się 3x kwadrat razy. Najprościej zapisywać kwadraty nad kwadratami, x nad x itd. 3x kwadrat razy. I całkiem możliwe, że już zaczynacie zauważać powiązanie pomiędzy obydwoma sposobami dzielenia. W pierwszym kroku schematu Hornera spisaliśmy pierwszy współczynnik, czyli tę trójkę, i wiemy, że jest to współczynnik przy x kwadrat. To jest 3x kwadrat. Tu był wyraz wolny, tutaj minus 8x, tutaj plus 3x kwadrat. To 3 i to 3x kwadrat oznacza dokładnie to samo. Możecie się teraz zastanawiać, dlaczego tutaj Tyle kombinujemy wyrazy najwyższego stopnia, ile razy to w tym i tak dalej, trzeba obliczać 3x do trzeciej przez x, a tutaj zupełnie bezmyślnie po prostu spisaliśmy trójkę i już. Jak to możliwe, że tak to prosto działa? Powód naszej bezmyślności przy stosowaniu tego schematu jest taki, że założyliśmy wcześniej, że w mianowniku ten wyraz to tylko x. Nie ma tu 3x ani 4x, ani x kwadrat, ani x do żadnej innej potęgi, tylko x. Oprócz tej liczby oczywiście. I jeżeli pytamy, ile razy ten x mieści się w wyrazie najwyższego stopnia tutaj, to otrzymamy dokładnie ten sam współczynnik. Tu trójka i tu trójka. Tylko x będzie miał o jeden niższą potęgę, bo dzielimy przez x. Jeżeli tu było x do trzeciej, to tu będzie x do drugiej. I tak dalej. Jeżeli dzielimy tylko przez samo x przez 1x do potęgi pierwszej, to wynikiem będzie ten sam współczynnik. Ta sama liczba. Dlatego możemy ją bezmyślnie przepisać. A x będzie podniesiony do potęgi o 1 niższej. Jedziemy dalej. Teraz mnożymy 3x kwadrat razy x plus 4. 3x kwadrat razy x to 3x do trzeciej. 3x kwadrat razy 4 to 12x kwadrat. Teraz odejmujemy te dwa wyrażenia. Odejmujemy całe to wyrażenie, czyli tutaj minus i tutaj minus. To się skraca. Tu mamy 4x kwadrat minus 12x kwadrat, czyli minus 8x kwadrat. I pewnie znowu widzicie powiązanie między tymi dwoma systemami. Tu mamy 4x kwadrat i tu też mamy 4x kwadrat, bo przepisaliśmy tę czwórkę z tego wyrazu. Ta czwórka reprezentuje to 4x kwadrat. I w tym schemacie od tego 4x kwadrat odjęliśmy 12x kwadrat. Sprawdźmy skąd się wzięło to 12x kwadrat. Wzięło się, bo pomnożyliśmy 3x kwadrat razy 4. To 12 to to 3 razy to 4. I potem otrzymane w ten sposób 12 odjęliśmy. Tutaj zrobiliśmy to samo. Pomnożyliśmy to 3 razy to minus 4 i wpisaliśmy tutaj. Teraz widać po co tutaj wpisaliśmy liczbę przeciwną pisaliśmy ją po to, żebyśmy nie musieli ciągle pamiętać o odejmowaniu. Zamiast odejmować, pomnożyliśmy razy -1, zapisaliśmy liczbę przeciwną i wychodzi na to samo, jakbyśmy mnożyli razy plus4, a potem odejmowali wszystkie te liczby. Po to właśnie jest tutaj liczba przeciwna do tej liczby. I dlatego w kolejnych kolumnach dodajemy zamiast jak tutaj odejmować. No i wychodzi na to, że w schemacie hornera zrobiliśmy to samo co przy dzieleniu pisemnym. Pomnożyliśmy 3 razy 4 i otrzymany wynik odjęliśmy, odjęliśmy i otrzymaliśmy minus 8. Tak jak tutaj. Jeżeli teraz zastanawiacie się, czy ta ósemka to już jest ta ósemka, to niestety jeszcze nie. Ta ósemka tutaj reprezentuje minus 8x. Na tym polega właśnie uproszczenie w schemacie Hornera. Kiedy dzielimy ten wielomian przez ten, otrzymujemy w wyniku wielomian z tymi współczynnikami. 3x kwadrat minus 8x plus 30 i reszta. W dzieleniu pisemnym następnym krokiem jest pytanie, ile razy x plus 4 mieści się w minus 8x kwadrat. Mieści się minus 8x razy. x mieści się w minus 8x kwadrat minus 8x razy. I teraz mamy tutaj tę ósemkę. Dlatego mogliśmy od razu tutaj zapisać ósemkę, że minus 8x kwadrat dzielimy przez x. Przez samo x, bez żadnej liczby przed x i bez potęgi. To jest x do pierwszej, czyli x. W takim razie, tu i tu wiemy na pewno, że będzie ten sam współczynnik, a x będzie w potędze o 1 niższej. To jest współczynnik przy x, i tu też minus 8 stoi przy x. Mnóstwo uproszczeń w schemacie Hornera wynika z tego, że założyliśmy na samym początku, że dzielimy przez dwumian, w którym jest tylko jeden x w pierwszej potędze. Dzielimy dalej. Minus 8x razy to wyrażenie to minus 8x razy x, czyli minus 8x kwadrat i minus 8x razy 4, czyli minus 32x. Nie ma takiego obowiązku, ale żeby było prościej i czytelniej, możemy spisać pozostałe wyrazy. Minus 2x i minus 1. I kolejny krok w dzieleniu pisemnym to odjęcie tych dwóch wyrażeń. Odejmowanie to to samo, co dodawanie wyrażenia przeciwnego. Odejmujemy, czyli przeciwne znaki tu plus i tu plus. Wyrażenia przeciwne do ujemnych są dodatnie. I te dwa wyrazy się skrócą: minus 2x i plus 32x to 30x i możemy spisać jedynkę, chociaż nie jest to konieczne. I tutaj otrzymaliśmy ten sam współczynnik, co tutaj. Ale to 30 powinno się znaleźć tutaj, jako część wyniku całego tego dzielenia. I zaraz się znajdzie, bo znowu będziemy dzielić przez x. I z 30X po podzieleniu przez X otrzymamy 30. Wynika to znowu z założenia, że schemat hornera możemy zastosować tylko dla gołego X w mianowniku. 30X podzielone przez X to 30. To 30 i to 30 oznacza dokładnie to samo. I mnożymy 30 razy x to 30x, 30 razy 4 to 120. Odejmujemy minus i minus, to się skraca. Minus 1, minus 120 to minus 121. I to jest reszta z tego dzielenia. Dokładnie tak samo jak tutaj. Mam nadzieję, że widzicie powiązania pomiędzy tymi dwoma sposobami dzielenia wielomianów. W tym systemie, ponieważ założyliśmy, że dzielimy tylko i wyłącznie przez x plus lub minus jakaś liczba, mogliśmy zastosować pewne uproszczenia. Za każdym razem, kiedy dzielimy kolejny wyraz przez x, wiemy, że wynikiem będzie ten sam współczynnik. Przy zmiennej w potędze o jeden niższej ten sam współczynnik x do niższej potęgi, ten sam współczynnik x do niższej potęgi, ten sam współczynnik x do niższej potęgi i kontynuujemy aż do wyrazu wolnego. Dlatego ta metoda jest prostsza, szybsza i zajmuje mniej miejsca.